Jak Państwo widzicie, za mną taka pyszna bagietka, może komuś nawet smaku narobię, bo będę dzisiaj mówił o produkcji pieczywa, czyli bagietek, chlebków i o harmonogramowaniu tej produkcji w takich dużych piekarniach, no niekoniecznie w dużych, ale akurat na tych się troszeczkę skupię, żeby pokazać, jak można z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi zaharmonogramować produkcję takiego chlebka. I co ja sobie takiego wymyśliłem w ramach modelu? Otóż wymyśliłem sobie, że będą jakieś tutaj mroźnie, bo założyłem, że być może część pieczywa wyprodukuję i zamrożę, żeby później je wykorzystać. Będę miał iluś pracowników piekarzy, ja sobie sześciu tu założyłem. Założyłem wózki piekarnicze do studzenia pieczywa, które będą również jako zasób harmonogramowane. Założyłem, że będą dwa piece do wypieku pieczywa, będą miesiarki, będą ich trzy sztuki dokładnie i będzie sześć wózków półkowych do układania ciasta, które zostanie przygotowane na tych miesiarkach. No dobrze, i teraz tak, założyłem sobie, no oczywiście nie jestem w stanie tutaj zasymulować produkcji, potężnej produkcji tygodniowej na przykład takiej fabryki, ale założyłem sobie tak, że będę na przykład wypiekał jakiś chleb baltonowski, dokładnie to będę tak, przygotowywał ciasto, będę robił chleb baltonowski, będę robił chleb Graham w foremkach i będę robił duże bagietki francuskie. O, jak ktoś ogląda przed śniadaniem, to no cóż, przepraszam, że narobiłem smaku. No dobrze, ale właśnie tutaj założyłem, że tak, mogę w ramach takiego chlebka, taka receptura wygląda tak, że potrzebuję ciasta, które będzie się składało tam z jakichś składników, ale mogę również skorzystać tutaj jako zamiennika takiego gotowego ciasta, które kupię zamrożonego, jak również mogę ciasto, które wyprodukuję, zamrozić. Równie dobrze mogę to w ten sposób zrobić. Miesiarki oczywiście no, mieszały moje ciasto, żeby nadawało się do dalszej obróbki. Potem mam linię, aha, bo o liniach nie powiedziałem, że będę jeszcze miał linie takie do produkcji chleba, gdzie będzie dzielarka, zaokrąglarka, międzygarownia, nakładacze kołyski i wydłużarka, żeby zrobić odpowiednie tutaj wymiary. No i takie coś sobie zaharmonogramuję, zakładając, że część tych moich zasobów, bo piece i mieszarki są zasobami wsadowymi, a znowu te moje wózki, czy do tego, żeby moje pieczywo wystygło, czy do tego, żeby przewozić to, co zostało formowane na tych liniach produkcyjnych, no mają ograniczone pojemności, muszę te pojemności kontrolować. No i sobie założyłem tutaj takie modele, zaharmonogramowałem to i wyszło tak. Pierwsze na dole mam piekarzy, których wcale nie zakładałem, że muszą w 100% uczestniczyć w każdym procesie, bo zakładam, że w przypadku mieszania masy to potrzebne jest po to, żeby coś tam zrobić i może iść dalej. W przypadku linii produkcyjnej, tutaj mam te trzy linie, też ten człowiek nie jest potrzebny na 100% czasu, on jest tam gdzieś od pewnego momentu na końcu potrzebny, żeby przekładać ten chleb na moje wózki półkowe. Później wkłada do pieca i może robić inne rzeczy, a potem musi wyjąć z pieca i położyć na wózeczki do studzenia. No i mam tutaj, proszę zobaczyć, tu mam na przykład chleb baltonowski. Dwie masy mi połączył. Tutaj mam jakiś inny, którego już nie dał połączyć rady. Tu mam chleb Graham, który mi zaplanował. Tutaj nie mam aż tak dużo tych zleceń. Gdyby było ich więcej, to było bardziej ściśnięte. No i ciasto do bagietki. No i gdybym na przykład sobie, o, może tak spróbuję sobie jedno takie zlecenie włączyć, żeby było widać przepływ, że mam, mieszam masę, to idzie tutaj na jakieś moje linie, tutaj akurat rozdzielił, bo zlecenie jest tak duże, że rozdzielił, następnie poukładał to na wózkach półkowych, włożył do pieca, wypiekł i położył na wózeczkach piekarniczych. W trakcie byli potrzebni tutaj ludzie, ja ich nazwałem piekarze, jeżeli sobie tu możemy dowolnie filtrować, zobaczyć jak obciążony jest na przykład wydział przygotowania ciasta, jak jest piekarnia obciążona, ale takie są generalnie procesy. Umieszać masę, uformować na liniach, położyć na wózkach półkowych, wsadzić to do pieca, wyjąć to z pieca, a w trakcie są ludzie i oni nie muszą być na 100% wykorzystani.
No właśnie, czyli można zaharmonogramować proces pieczenia pieczywa. Ten proces wcale nie jest taki prosty, bo często słyszę, że a, tam jakiś chleb. No, jak się nie zna szczegółów, to się zawsze mówi, że moje przypadki są najtrudniejsze. To wcale nie jest prosta branża. Zaharmonogramowanie tej produkcji naprawdę wymaga dobrych narzędzi, takich jak HalaPS. Jeżeli to kogoś zainteresowało i widziałby, że można by zastosować takie narzędzia u niego w fabryce, to zapraszam do kontaktu. Być może warto zrobić prezentację na Państwa danych. Dziękuję. Janusz Piekik.